Witajcie. Z tej strony ponownie Starkej. I widzimy się w Graveyard Keeperze. Tak więc na wstępie, jak zwykle, małe sprawozdanie z tego, co zrobiłem. Poza tym, że mocno posprzątałem na cmentarzu. Czytajcie, usunęłem wszystkie drzewa. To patrzcie na te punkty. Wiedziałem, że w sumie mało co jestem w stanie osiągnąć, dopóki nie opanuję rzeźbienia w kamieniu, więc... Namęczyłem się nieźle. Ale proszę, no to i mamy dostęp do obrabiarka kamienia 2 i wygładzane kamienne bloki. Nie wiem, co mam szczerze o tym powiedzieć, poza tym, że się nieźle namęczyłem. A teraz obrabiarka kamienia 2. Co my tu potrzebujemy? Nawet ją dzisiaj zrobimy. Dobra, tylko oryginalna obrabiarka kamienia była tutaj? Tak. Tak więc nawet nie będę czekał, najpierw rozbierzemy oryginalną. Po czym postawiamy dwójkę. Tak, postawiamy. Zbudujemy dwójkę. Jak już dwójka będzie postawiona, to możemy zająć się przygotowaniami znowu do alchemii. Bo w sumie dzięki temu będę miał już wszystko, co jest mi potrzebne. Dobra, trochę opołu, trochę gwoździ. I obrabiarka kamienia. Gdzie to jest? Zgubiłem. Dobra, szybciej. A, czyli potrzeba jeszcze 14 gwoździ. Dobra, zrobimy 16 i tak w sumie się robi na tyle szybko, że to nie problem. Dobra. Tak więc miejmy nadzieję tylko, że dłuto nie będzie jakoś szczególnie potrzebne, bo jeśli będzie, to jestem, można powiedzieć, po części załamany. Ucie panie, jakie to olbrzymie. No dobra. Mamy co trzeba było mieć i teraz tylko nadzieja pozostała, że będę mógł to obsłużyć bez większych zmian. I w sumie mogę powiedzieć szczerze, że dźwięki są za ciche. Pewnie potem do tego znowu żałował, ale... Wygładzany blok z kamienia. Potrzeba do tego żelaznego dłuta i kamienia, albo kamienia i pasty polerskiej. Czyli żelazne dłuto jest mi potrzebne. Ale to chyba mogę zrobić. Gdzie jest żelazne dłuto? Jezu, nie straszcie mnie, że nie mogę znaleźć sposobu na żelazne dłuto. A, okej, dobra. Czyli mamy dłuto, dobra. Całe szczęście potrzebne jest zwykłe żelazne. Nie jakieś bardziej zaawansowane. I teraz tylko pytanie, czy ono jest jednorazowe, czy będę mógł więcej. A, jednorazowe, super. Gdybym jeszcze tylko pamiętał, ile tego kamienia potrzeba. Ale niech będzie, że zrobię, wiecie, z 5 kamieni tych polerowanych i starczy to dobrze, nie starczy. Nie moja sprawa. No i w sumie, jak może ktoś jeszcze pamięta, ostatnio udało nam się tak fajnie zrobić w sumie, że... No właśnie mamy teraz, dzięki temu wszystkiemu, co udało się zrobić właśnie, już się plączę, ale ryby dla biskupa, więc kolejne zadanie będzie wykonane. Przynajmniej taką mam nadzieję, rzecz jasna. No. A póki co trzeba skończyć pracę nad dłutami i wiecie, mieć nadzieję, że to już wszystko, co będę musiał przygotować. Już widzę najgorsze, każdy zajmuje osobne miejsce. Dobra. Aha. Trzeba je pojedynczo dawać, nie można zakolejkować. Teraz się wkurzę, jeśli się okaże, że to dłuto jednak... i nie zużywa tak szybko. I już tego w sumie nie cofnę. Po prostu będę idiotem. Ale proszę, ej, daj po trochę wszystkich punktów. Jakie fajne. I teraz tak. Te dłuta w sumie mogę zeskładować na później, bo znajdę jeszcze szybko je użyję, jak będę już porządnie podchodził do tematu. Ale jednak tak czy siak nieźle zlamiłem z tym, że ich tyle narobiłem. A trzeba było sprawdzić wcześniej. No cóż. Mogę to podsumować tylko jednym słowem. Brawo ja. Ale póki co, chyba i tak nie jest tak źle, jakby mogło być. Tak więc, odkładamy wszystkie dłuta. I
W sumie mógłbym też odłożyć pozostałe części, które targam ze sobą nie wiem po co. Kamienie. Złom niby też i tak dalej, ale tego nie chcę na obecny moment. Oj, ta muzyczka taka piękna. Nic najlepsze dzięki temu, że udało mi się ogarnąć parę rzeczy, to raczej za szybko mnie to nie zagłuszy. A przynajmniej tylko mam nadzieję. Dobra, to teraz potrzebowałem nie mieszarki ręcznej, a może mieszarki ręcznej? Nie, ja to już mam. Młyn alchemiczny. 6 desek i 4 podstawowe. Dobra, akurat narobiłem tego tyle, że raczej to nie będzie problemem, żeby, wiecie, teraz się tym zająć. Ale żeby nie było, chyba pójdę spać tak czy siak, wiecie, już dla bezpieczeństwa nawet, żeby mieć energię. Już nie pamiętam, ile tam było. 6 desek i 4 może? Przynajmniej taką mam nadzieję, bo jeśli nie, to naprawdę średnio. Dobra. I ta muzyczka, która zawsze komentuje, że leci muzyczka. Więc teraz też skomentuję, że oczywiście leci muzyczka. Części nie mam. Musiałem je zużyć. Desek też nie ma? Przecież narobiłem ich więcej. Dobra. Mam nadzieję, że 4 wystarczą, bo jeśli tam było tego więcej, to ja już nie panuję nad sobą i nad swoją pamięcią. Ale nie będę czekał. Robię zamówienie ekspresowe, czyli tutaj. Żeby nie było, nie przejmujcie się tym, że marnuję drewno. Patrzcie więc za czerwone punkty. Ciekawe, czyli gra uznała, że właśnie 1000 czerwonych punktów zgromadziłem. Chociaż osobiście nie widzę, żebym miał ich 1000. Zapomniałem o gwoździach, no jasne. Zostawiłem gwoździe w domu. Wspaniały ja. Chyba moja głupota naprawdę już sięga granic swoich możliwości. Dobra, teraz tylko pytanie, gdzie są te gwoździe? Zresztą, gdzie by nie było, i tak już robimy świeżą partię. Dobra. I w sumie zaraz... Oj, dobra, dobrze, że sobie przypomniałem teraz. Odłożymy jakieś tam niepotrzebne nikomu rzeczy typu zielsko. I co tam jeszcze mamy? No właśnie, to dla biskupa. I pszczoły. Dobra, jeszcze dla bezpieczeństwa wezmę kapustę. Bo ja wiem, jak zrobić to coś, co wiedźma od nas chciała. Czy tam Klotylda jakoś tak się nazywała bodajże. No ale no niestety nie pamiętam, który składnik jest z czego, więc lepiej będzie przygotować się na każdą opcje. No i dobra, mieszarka... Nie... Ja znowu zobaczyłem mieszarkę ręczną, serio? Czy to młyn alchemiczny miał być? No proszę cię... Mózgu, czemu ty zawsze musisz zlamić? Dobra, nie jestem w formie jak nic. Mnie nie dziwię się, patrząc na to, jaki miałem wykończający poranek dzisiaj. I okej, mieszamy kapustę. Mamy proszki życia. I teraz tak. Proszek życia z roztworem chaosu da nam, błagam, miksturę leczniczą. Jest mikstura lecznicza. Czyli recepta, którą mi podał pewien gościu, jest prawidłowa. Dobra. W takim wypadku teraz szybko na mszę. W sumie mógłbym to nawet pominąć, bo w sumie, bo tak całkowicie pewne jest to, że się uda. No ale niestety nie mogę, więc standardowo chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. Teraz pomógłbym się o błogosławieństwo. Oczywiście wcześniej będzie niezłe. 2 punkty wiary. I będą kolejne jeszcze 2, albo kolejny 1, nie pamiętam, jak to będzie działało. Pięta muzyczka. Dobre, dobre, niezłe. Prosimy o datki, czy tam datki są mile widziane, czegoś tak. Będę mówić, że czadowe kazanie, rzucą datki, standardowy schemat. No i właśnie dzięki moim niewielkim zmianom na cmentarzu, chyba tam 2 nowe grządki. Jak widzicie, rzucają więcej, więc no, jakby nie było, zarabiamy delikatnie ciupkę więcej. A tak wygląda teraz cmentarz. Piękny, prawda? Dobra, dajemy mu ryby. Więc jesteś moim zbawcą. Mam nadzieję, że to nie zabrzmiało bluźnierczo.
to tyle. Liczyłem na więcej, nie będę ukrywał. Ale dobra, czy nie po co ja tu idę? No idziemy do Klotyldy zwanej Wiedźmą. Czy jakąś tarczą Wiedźmy zwanej Klotyldą. I w końcu coś porządnego. Jak mam teraz spolerowany kamień, to wiecie co by się przydało nawet ogarnąć? Jeszcze bardziej piększyć cmentarz, budując to. Chociaż w sumie mam tutaj dostęp już do niektórych tych rzeczy typu nagrobek 2. Kamienny krzyż i w ogóle, ale to mogło być naprawdę niezłe. Tylko że rzeźbione napełniają mnie obawą, iż niestety będzie potrzebne stalowe dłuto, którego nie posiadam i nie posiądę za szybko, bo priorytety mam inne niż opracowanie stali. Po co ty przylazłaś, siostra? Na serio, po co ty żeś przylazła? Jesteś niecierpliwa, jesteś dobra. Ptaszki ćwierkają, że upierawiasz ogród. Czy to prawda? Cie, mam parę grządek. Czy pomógłbyś starej kobiecinie? Ciągle tylko wszystkim pomagam. Niech ci będzie. Co mam przynieść? Dynię. Srebrną dynię. Aha, fajne. W zamian nauczę się, jak ugotować zupę dyniową. Fajnie. I mamy miksturę leczniczą, tak więc... Mikstura lecznicza? Wygląda dobrze. Spróbujmy. O, już pamiętam. Jestem Klotylda. Pamiętam też, gdzie ukryłam swój kocioł. No dobra, więc znów jestem sobą. Czego potrzebujesz od starej Klotyldy? Mam trochę dobrego towaru. Nigdzie indziej nie znajdziesz mikstur z takim kopem. Więc mam kolejną powieść. I zobaczymy, co można kupić. Złote jabłko. Sadzonki, receptury alchemiczne, olej żaby, alkohol, mikstury, nie, super. Teraz sprzedaję wszystko, co jest potrzebne do początkujących rzeczy związanych z alchemią. Mógłbym teraz dzięki temu sobie też już własny sad zrobić czy coś. Klej, kwas. Ale ten teraz, najpierw potrzebuję twojej pomocy. Muszę pomóc kupcowi. Powiedział mi, że znał cię kiedyś bardzo dobrze. Kupował od ciebie wraz z przyjacielem, kapłanem, napoje miłosne. A, pamiętam, byli tacy uroczy. Ale, o ile pamiętam, byli braćmi. Jak mogę im pomóc? Zjadł trochę czkawkowej trawy i stracił zmysł smaku. Sądzi, że dotknęła go klątwa. Mi to jakby faktycznie jakaś inna wiedźma nałożyła na niego klątwę. Pomaganie mu byłoby z mojej strony nieprofesjonalne. W dawnych czasach pomagałyśmy w takich sytuacjach, ale potem cały rynek usług padł przez to w głęboki kryzys i teraz nie wolno tego robić. Tylko wiedźma, która rzuciła klątwę, może stworzyć miksturę, która ją usunie. A więc nie ma dla niego lekarstwa? Pomyślmy. Zadziałam ci podstawy, a ty nie jesteś wiedźmakiem. Jest takie mądre słowo na takich jak ty. Chemik. Alchemik. Tak. A więc możesz stworzyć tę miksturę, a ja zdradzę ci przepis. Połącz roztwór leczniczy z solą. Dziękuję. Roztwór leczniczy. W sumie sól, chyba wiem nawet jak zdobyć, bo gdzieś mamy słoną breję bodajże. Ale gdzie znaleźć właśnie roztwór leczniczy? Będę ukrywał, dla mnie jest to delikatna tajemnica. Ej, młodzie panie, chyba znalazłem nową ścieżkę. No, wygląda to jak ścieżka, której albo w ogóle nie znam, albo którą już łaziłem i nawet nie pamiętam, że łaziłem. Raczej to pierwsze. Czy to drugie? Dobra, mniejsza. Wracamy zająć się właśnie teraz tymi sprawami. Mam nadzieję też, że dźwięk jest u was jak najlepiej spreparowany, bo jednak staram się zrobić, by wszystko było jak najlepiej. Jeśli jest trochę za głośno, to oczywiście na przyszłość przyciszę. A jeśli jest dobrze, to w sumie nie ma co narzekać i cieszę się tym, że nareszcie ogarnęłem przynajmniej ten aspekt swojego istnienia internetowego. Dobra. W ogóle to trochę smutno, że nie jesteś wiedźmakiem, powiedziała, więc tak... Na logikę nie można to zostać wiedźminem, czy jak ja zwykłem mówić, wieśkiem. Ani jakimś kimś, kto może rzucać klątwy. Ale w sumie... Przynajmniej możemy gotować eliksiry. Dobra, hej biskup, pa biskup. Teraz zajmijmy się tym, co naprawdę istotne, czyli... Zobaczmy, czy ze słonej brei jestem w stanie odzyskać sól. Jeśli tak, to może jest dla mnie jeszcze nadzieja. Tylko muszę znaleźć
Nie kapusta, słona breja. Tery? Tery słone breje, żeby jedną sól dostać? Ojeju. A ten roztwór to jest życie, czy leczniczy, czy jaki ja tu mam? Zdrowia, nie leczniczy. A szkoda. Dobra, przykluczyli, gdzie będzie informacja, co miałem połączyć, czy nie? No niestety. W takim też wypadku nie wiem, co mam zrobić. Poza tym, że chyba cel na teraz to będzie oczyścić przejście, czyli dużo... Dobra, dużo tych części, belki i kliny. Nie zobaczymy, ile mam belek i innych rzeczy, to może nawet bym oczyścił już teraz tak wszystko, co się da oczyścić. Może to być tak de facto dobry pomysł, patrząc na to, że nic lepszego do roboty nie mam. Tak więc, zobaczmy. Jest 8 belek. A pusty na razie tu odłożę, bo nie chcę mi się jej targać. Zaawansowane części biorę na wszelki wypadek. Odkładam słoną breję. I tak będę już szukał pewnie w nieznanych miejscach później. I tak. Dobra, kliny. Tylko 10, niedobrze. Zrobię jeszcze jeden zapas części podstawowych na wszelki wypadek. Nie mam części podstawowych. Tak. Okej, okay. Skrzydła nietoperzów nie są mi teraz potrzebne, podobnie jak złom. Zrobimy jeszcze zapas jeden klinów. Miejmy nadzieję, że przynajmniej to zadziała, tak jak planuję. I jeszcze jeden zapas prostych części. No wiecie, chcę być gotowy na wszystko, więc... Trochę trzeba będzie się namęczyć. I miejmy nadzieję, że to wystarczy do oczyszczenia tamtych przejść. Wiem, że jeszcze tutaj niby bym mógł przynieść deski i to oczyścić, ale... Nie będę ukrywał, tamto przejście będzie chyba ostatnim, które będę czyścił. Bo de facto, no... Ważniejsze jest dla mnie, żeby mieć dostęp do tej sekwencji niż tam. I dobra. Pracuj, Bob. Za mało energii. Serio. No, będę musiał się nauczyć robić eliksiry lecznicze, bo to jest... Znaczy, jakie lecznicze? Energetyczne właśnie. Gdybym znalazł sposób, to by było super, bo de facto... To jest najlepsze rozwiązanie na takie sytuacje jak teraz, kiedy brakuje mi energii. A żarcia niestety nie mam z czego gotować, bo wiecie, jestem biednym grabarzem i tyle ze mnie. Pożytku co nic. Przynajmniej w tej kwestii. Tą drogą zauważyłem, że trochę popfiltr mi się przesunął. Dobra, od razu lepiej powinno być teraz. Fajnie, że się czujesz świeżo, Bob. Ale nie zmienię to faktu, że jesteś jełopem niemytym i w ogóle. Nie, w sumie z tym niemytym to w szczególności można się zgodzić, bo de facto... Nie masz ani prysznica, ani wanny, ani nawet miski, do której wstajesz i polewasz się wodą ze studni, żeby się umyć. W ogóle nie wiem, ile już gra trwa tak growych dni, czy tygodni nawet. Ale ile by to nie trwało, jestem po prostu pewien, że nasz grabarz już pewnie niedawno powinien zaśmierdnąć. Dobra. Co jest? Aha. Wara ode mnie albo odgryzę ci tyłek. Trzymasz z inkwizycją, prawda? Nie, nie popieram inkwizycji. Sam się po prostu wrócić do domu. Dobrze wiedzieć. Chyba mnie nie ściemniasz. Też ich nie znoszę. Gdyby ktoś wykopał mnie za 1000 lat, przecież istniałaby jakaś grupa, która zwalcza inną grupę w imię mętnie pojętego wspólnego dobra. Byliby też tacy jak ty, co chrzanią, że popierają bla bla bla. Masz pewne racje. Dobra. I teraz pytanko, co jeszcze mogę zrobić takiego pożytecznego? 4 części, 2 kamienie, żeby wrzut na zwłoki naprawić. Tamtej strony, a tutaj 2 kamienie, 4 części. Tak więc mamy cel. Naprawić wrzut na zwłoki. W sumie... Wiecie co, jak głupi jestem. Właśnie teraz zauważyłem, że miałem już tutaj wtedy te wszystkie opcje robienia przy kamieniu, a postawiłem je tam znowu. To mnie też mogę już teraz usunąć. Ale ten teraz... nie, nie. Dobra, 2 kamienia mam. Ale to za mało. No i 4 części, więc muszę znowu dwa komplety podstawowych części wykonać. Jak już to mam, to teraz kamień. Kamień może być ciężej, bo tak de facto
No właśnie, jak się okazuje, nawet nie mam podstawowych nagrobków. Czyli nagrobek 2 za 3 kamienia, a tu jest kamienny krzyż. Teraz... Czemu to się bardziej opłaca robić od tego? Bo tak trochę nie rozumiem. Ale dobra, mniejsza o to. Muszę pozbierać jeszcze 2 kamyczki. I będziemy mieli kolejny punkt pożyteczności na dzisiaj odhaczony. No, wszystko załatwione, można już naprawiać. I potem już w sumie nie wiem co dalej. Bo nie będę ukrywał, jestem taki trochę po części zagubiony z tym co mam robić. Patrząc na to, że... Czego bym nie robił tu tak naprawdę... Można powiedzieć, że nie ogarniam. Taka prawda. Gra sama w sobie nie jest zła ani nic, ale... Łatwo się pogubić ze swoim celem i w ogóle. Okej, okay. Więc... No niestety, jakby nie było... Ja przyznaję, jestem trochę wymęczony utrzymywaczem cmentarza. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Gra wciągająca, gra super. Z chęcią będę grał, ale męczy. Po prostu jak trzeba dużo siedzieć na zbieraniu punktów. I tak dalej, i tak dalej. No, rozumiecie. Tylko teraz tak. Co? O co ci chodzi, siostra? To miałeś na myśli? Na myśli miałem nic. Jak mi to brakuje? 10 linów i 2 deski bodajże? Łatwo to będzie zrobić. Okej. 10 klinów. Dwie deski to oczywiście zrobię w tym miejscu, bo nawet jeśli tracę na drewnie jedną deskę czy coś takiego, to jest znacznie szybciej. A jak już naprawiamy, to naprawiamy wszystko, co się da naprawić, więc no. Miejmy nadzieję, że to już wystarczy do ogarnięcia wszystkich rzeczy, które są pod ziemią. I teraz... pień. Dalej nie widać pozostałych części, a szkoda. Właśnie, co tu mogę tak właściwie budować? Aha! Maszyny do winogron. Fajne. Okej. To teraz zobaczmy, co w ogóle tu jeszcze mamy takiego, co mógłbym teraz pomyśleć, żeby ogarnąć. Dobra. Anatomia i alchemia zaawansowane. Nie jestem przekonany co do tego, czy jest tu cokolwiek na tyle potrzebnego, żebym to wszystko robił, więc... Owszem, na pewno jest tutaj coś fajnego, ale to na kiedy indziej. Teologia. W sumie jakby nie było, przydałoby się mieć możliwość jakichś zaawansowanych artykułów kościołowych robić. Ale to nie teraz. Pisarstwo. W sumie... Jak widzicie, jest tutaj pełno rzeczy, które by fajnie było zrobić, ale... No nie jestem przekonany, czy to jest odpowiedni moment na to wszystko. W rolnictwie nawozy na pewno, ale zielone punkty są dosłownie, mówiąc tak, jak to by powiedział każdy, bólem w dupie, za przeproszeniem. Więc to zrobię, kiedy już będę miał po prostu nagromadzone zielone punkty. I dalej. W tej kategorii wszystko jest kosztowne. Więc raczej bym ją ruszył dopiero wtedy, kiedy będzie już mi naprawdę potrzebna. Więc tak naprawdę ze wszystkich rzeczy zostało mi kowalstwo, które... No jak widzicie, też nie jest wcale takie przyjemne. Punktów też będzie wymagało ode mnie tyle, że... No się po prostu pocharatam z wściekłości, ile to trzeba farmić. No dobra, gdybym jeszcze tylko pamiętał, o której porze przyłazi tutaj wąż, to może bym przynajmniej ogarnął jeden aspekt wszystkiego. Ale no oczywiście nie wiem. I teraz zobaczymy, czy mogę w końcu to zbadać chociaż. No dziękuję. Wow. 10 zielonych punktów. Teraz tylko czekać na wąsza. Chyba potrzebuję klucza, żeby ją otworzyć. No. Jota. Klucz grabarza i aktywny klucz. Patrzcie, mam... Dwa klucze mam. Coś się zabagowało. Dobra, mniejsza z tym.
Teraz trzeba poczekać, aż wąż przyjdzie, a ja naprawdę nie pamiętam, kiedy przychodzi wąż. Więc może nawet na obecny moment pójdziemy do wioski, a ja w czasie, kiedy Bob będzie lazł tam, postaram się znaleźć pewne informacje na temat wąsza w internecie, czyli de facto włączam telefon i zobaczę, o których porach da się go złapać. Mhm, dobra. Dobra, mam już chyba wszystko, co chciałem. Dobra, wąż. Dobra. Dobra. Każdą noc, więc w nocy idziemy do wąsza. A póki co zobaczmy, czy ktokolwiek ty ma cokolwiek pożytecznego na sprzedaż. Czy cokolwiek pożytecznego i w ogóle mam na myśli: ej gościu, jesteś tutaj, jeśli tak, to dawaj tam mi dużo nasion, bo skończyły mi się. W ogóle ciekawe, czy da się mu sprzedawać to wszystko, ale dobra. Liczbę podzielna przez 4, to tam wezmę z 8, bo inaczej będzie drogo. Marchew i zboże. Marchew też 8. No i zboża bym wziął jak najwięcej. 12 zboża. Łączny koszt nie przekracza moich możliwości. Tylko oczywiście miejsca nie mam, więc... Odpadki rolne mogę zniszczyć, bo jakby nie było, i tak da się je łatwo uzyskać, więc tak. Kapusty było 8. Marchwi 8. 12 zboża, tak. Nie 13, 12. Na bazie tego mamy już materiały na wiele rzeczy. I dobrze. I teraz zostało już coraz mniej do zrobienia. Ja może w sumie, jeśli już tu... W sumie nie mam już po co tutaj iść, lepiej będzie chyba zająć się farmą. Ja. I dalej, co jest najsmutniejsze ze wszystkich smutków? Nie wiemy, gdzie znaleźć winogrona, rzecz jasna. No bez nich nie ruszymy wątku inkwizycji. To jest podwójnie smutne, patrząc na to, że ktoś czuje, że jeśli portal jest na wzgórzu wiedźm, to bez kumplostwa z inkwizytorem raczej go nie uruchomimy. Dobra, buraków nie mam. Tak samo jak nie mam nawozu, więc teraz niestety będzie gorsza jakościowo. Ale wiecie, nie ma co się przejmować. Lepsze, gorsze jakościowo teraz posadzić, niż nie sadzić nic. I będę musiał jeszcze, jak widzę, grządki przygotować pod zboże, bo za mało ich mam. W ogóle grządka z patykami, albo zwykła grządka. A że zrobię. Nie, siostra, ale wygląda jest osobno wszystko, więc... Ja powiem szczerze, nie wiem. Ale jakby nie było, na razie robię zwykłe, bo nie ma po co robić lepszych. Dobra. Konopi teraz nie będę sadził, bo nie mam po co. I gotowe. Patki rolne 4. Tak więc jeszcze zobaczymy, czy w jakichś skrzyniach nie mam pojedynczych sztuk. Jeśli mam, to fajnie. A jeśli nie, to... To jak mógłbym nie mieć? Oczywiście, że mam. Może drugi kompostownik przydałoby się ogarnąć? Nie, na dwa komposty łatwiej byłoby lecieć. I potrzebuję 10 patyków. Teraz tylko mam nadzieję, że nie wyrzuciłem wszystkich ostatnio na jakieś głupoty czy coś. Tak więc patyki. No normalnie na styk, 11 ich mam. A potrzebowałem 10, więc no. Jest niby dobrze, niby źle. Ale jakby nie było, tak czy siak, sukcesem jest to, że udaje mi się cokolwiek robić postępowo. Więc tak, druga pryma kompostowa, czegoś tak. Stawiam, może nie tak, ale w ten sposób. I dobra. Pierwszy kompost zarzucamy. A, niby już stoi, ale trzeba i tak przekopać. Dobra. Drugi kompost gotowy. I w sumie, patrząc na wszystko, to... Co jeszcze takiego mogę porobić, żeby nie zmarnować czasu? Tym zbiorę jeszcze... Wąż jeszcze nie ma, siostra. A wiecie co? Spróbowałbym może pomału przygotować się już na to. Prawidła wypalania, bo widzę, że to
jakieś są chyba fajne bonusy za to wszystko. Jest numer 3. Dobra, fajnie. Więc właśnie, zrobimy dwa jakieś grobowce czy coś, co może dawać jakieś punkty niebieskie. Ale tym razem szczerze chciałbym zobaczyć, jak kamienny krzyż się opłaca. Okej, dobra, już widzę opłacalność tego kamiennego krzyża. Patrzcie, 45 i tam mamy 20 parę. A teraz proszę. 50 i 33. Jest naprawdę opłacalne. Pod tym względem. Pod innym to nie jestem taki przekonany. Dobra, to teraz tylko zielony i bym się nauczył prawideł wypalania. Czyli de facto... Jak widzicie, bym mógł chyba podwójnie lepiej piec przetapiać. Tak, przetapiać piec. No w piecu przetapiać. Pamiętaj, gościu. Cicho, siostra. Pamiętaj, że w basenie dalej jest woda, więc dalej cię mogę tam rzucić. Tak, spało mi się. Dowciapna jesteś. Bardzo jestem. Dokładnie. Serio. Nie, to chyba trzeba teraz szybko iść spać i... Na spotkanie z wążem, a resztą się zajmę już nawet kiedy indziej. Chociaż nie, no nie mogę kiedy indziej, bo wtedy znowu wmarnuję tyle czasu, że nie ogarnę. Ale zanim coś, to ja idę do wąsza, zanim wiecie, naprawdę cokolwiek będę robił, bo jednak boję się, że go ominę. Na to nie mogę sobie już pozwolić, bo i tak długo się z nim męczę i w ogóle. Daj mu klucz. Oto klucz. Opowieść. I oczywiście on musi otworzyć. W końcu. O krok bliżej. Dobra, ty pierwszy. Zobaczę, kto jest bezwartościowy. Widzę tutaj z twarzy te cwaniackie uśmieszki. Mi się wydaje, że ten cały wąż nie jest koniecznie pozytywną postacią. O kim ty mówisz? O wszystkich. Ej, co tutaj sobie będzie można budować? Fajnie. Wszystkich, którzy mieszkają w tym przeklętym mieście. Wszystkich, którzy mają z lepszych. Dobra. Skoro tak mówisz, och, chyba widzę to po co przeszedłem. Ej, co? Wzięło i mnie zabiło. Jakiś tajemniczy ogień wybuchający z ziemi. Tak. Co się właściwie stało? Wygląda na to, że jestem cały i zdrowy w domu. Biorąc pod uwagę okoliczności, nie są to chyba dobre wieści. Muszę wracać i zdobyć ten pamiętnik. Czyli, że jesteśmy nieśmiertelni? Straciliśmy co... Patrz, no jesteśmy śmiertelni, nawet nic z ekwipunku nie straciłem. I ten klucz grabarza, który mi nie zniknął, powoduje, że teraz mam baga i będę miał przez to mniej rzeczy. Upaczaj ta, nawet moje kości tam leżą dalej. O rany, jak to zrobiłeś? Nie wiem, po prostu wróciłem do swojej chaty. Jełup z niego. Świetnie, powinien być przyzwyczajony. Wreszcie ciągle rzuca mi kłody pod nogi. Jesteś bezużytecznym cymbałem, ale za to nieśmiertelnym. To kompletnie nie w porządku. Nienawidzę cię. Ej, no nie bądź taki niemiły wąż, słucham? Nienawidzę cię. Niech no to zapiszę. Grabarz nie może umrzeć. Właściwie to przydałaby mi się twoja pomoc. Skoro już sprowadziłeś tutaj swój nieśmiertelny tyłek, to w sumie tak sobie myślę, że nie chcę umrzeć w tym lochu. Jakim lochu? O tamtym. Był tu zanim jeszcze powstał kościół. I nikt nie wie, jak głęboko sięga. W zamierzchłych czasach, jeszcze przed prastarym paktem, heretyków przybijano do ścian i przypalono im nogi. Jak mogę pomóc? Mam swoje źródła, więc zawsze wiem, gdzie znaleźć to, czego potrzebuję. I wiele z rzeczy, których mi potrzeba na tym etapie mojego planu zemsty, jest w tym lochu. Przede wszystkim potrzebny mi kubeł z krwią i 5 krwawych gwoździ. Powinny się znaleźć gdzieś na początkowych poziomach, tam, gdzie torturowano pogan. Wygląda na to, że ktoś jęczy o pomoc. Jesteś tam? Może, może nie. To miejsce skrywa wiele rzeczy. Nie to mnie obchodzi. Chyba, że ma to związek z moim planem. No, kolejna scenka jakaś, serio? Powinienem to sprawdzić. Serio, no, ja liczyłem, że będę mógł już grać normalnie, a ty mi dali łazik. Co?
Święty guacamole! Rzeczy samej. Co za miła niespodzianka. Tak bardzo chciałem kogoś znowu zobaczyć. Żyjesz? Potrzebujesz pomocy? Powiedz mi, że jestem świadomy i cieszę się, że tak uprzejmie służę pomocą. Mam na imię Gunter. Po prawej powinna być dźwignia. Rozumiem. Aha. Świetny. Jestem zaskoczony, że wciąż działa. Świetnie chyba powinno być. Czy byłbyś tak dobry, by uderzyć mnie swoim mieczem kilka razy? Może mi najpierw odpowiedzieć na kilka potem pytań? Najpierw nie uderz. Nic nie czułem tak długo. Uderz Guntera mieczem? Co? A, zadanie wykonane. O, dobre. Pierwsze wrażenie, które miałem od wielu lat. Teraz z przyjemnością odpowiem ci na twoje pytania. Dlaczego prosiłeś mnie, żebym cię uderzył? Och, w mojej obecności sytuacji nic nie czuję. Najpierw był koszmar, a potem dowiedziałem się, że wciąż mogę odczuwać ból. Ale nie czuję bólu, bardziej jak delikatna bryza. Ale wciąż to wszystko, co mam. Mogę znowu uderzyć, jeśli chcesz. Bardzo miło z twojej strony, ale muszę odmówić. Po tylu latach twoje uderzenia były prawdziwą przyjemnością. Minie kilka lat, zanim poczuję coś podobnego. Mam zbyt mało miejsca na kościach, żeby je zmarnować. Kim jesteś? Tak jak powiedziałem, jestem Gunter. Jesteś martwy? To skomplikowane pytanie. Osobiście wolę nazywać się osobą transdead. Niezłe. Ale w kulturze popularnej jesteśmy znani jako nieumarli. Jak stałeś się transdead? Nauka. Plus trochę magii. Stary mistrz mnie stworzył. W rzeczywistości uczynił nas wielu. Moi bracia nadal pracują na cmentarzu? Nie, myślę, że tylko ty. A przy okazji jestem nowym opiekunem cmentarza. O, więc powinieneś uczynić mnie jeszcze kilkoma braćmi. Będą dla ciebie dużą pomocą. Aha, jeszcze kilku braci, dobra, nieważne, ale ty. Jak mogę stworzyć osoby transdead? To bardzo proste. Na stelażu po lewej stronie znajdziesz plan zmartwychwstania stołu. Aha, czyli stołu do zmartwychwstania. Tłumaczenie kiepskie. Powiem, że powinien znajdować się również kilka butelek głównych składników wskrzeszenia. Możesz zrobić więcej w biurze alchemicznym. Znasz przepis? Drugim składnikiem jest krew. Nie jestem pewien co do pierwszego, ale myślę, że to jakiś proszek. Będą tacy jak ty? Niestety nie. Jestem unikalny. Coś poszło nie tak ze mną. Byłem zbyt mądry. Dlatego stary mistrz przykuł mnie tutaj. Nie pasowałem. Mogę cię uwolnić. Zostałem tutaj przykuty łańcuchami zbyt długo. Moje ciało jest zbyt zepsute. Plus lubię to tutaj. Jak moi bracia mogą mi pomóc? Albo twoi bracia? Nie wiem, wiecie co to znaczy jest kiepskie, ale dobra. Mogą dla ciebie zrobić proste rzemiosło. Jeśli dasz mi odpowiedni sprzęt, będą mogli zbierać dla ciebie zasoby, a nawet je przetransportować. Jaki sprzęt? Wierzę, że jeden ząb powinien być chowany pod skałami wzdłuż ścieżki do lasu. Możesz go wykopać i zbadać jego sprzęt. Oho. Fajne. I co my tu mamy? Sok z zombie. Fajne. Humor gry jak zwykle na najwyższym poziomie. Ale dalej powiem wam szczerze, nie ogarniam za bardzo co się dzieje. Chwila, jak on zrobi ten dziennik? O, tym razem udało się go zdobyć, tak po prostu. Dobra. Nasiona konopi wyrzucamy. Dziennik. Już jesteś handlarzem konopi. Nie jestem żadnym handlarzem, siostra. Wiecie co, tyle wrażeń, tyle wszystkiego. Ale jak się robi osoby transdead, czy tam inaczej mówiąc zombie? Jak się robi też inne rzeczy i w ogóle? Dowiemy. Skąd wiedziałeś, że chciałem powiedzieć, że dowiemy się w następnym odcinku? Tam. No tak więc, żeby nie było... Jestem twoją siostrą. Tak, jesteś, ale dobra. Żeby nie było dowód na to, że nic więcej nie będę robił, kładę się spać, widzicie, zapis zrobiony. Tak więc, do zobaczenia w następnym odcinku i w ogóle, więc trzymajcie się. Hej.